Elektroniczna penseta mierząca indukcyjność, pojemność, rezystancję, napięcie, częstotliwość z generatorem arbitralnym, obracanym wyświetlaczem LED i możliwością aktualizacji firmware'u? Przed wojną nie do pomyślenia. Dzisiaj sprawdzimy, czy warto za nim zapłacić prawie 300 zł. W plastikowym opakowaniu znajdują się krótka broszura, bo instrukcją obsługi tego nazwać nie można. Penseta składająca się z dwóch części, łączonych ze sobą złączem mini jack 3,5 mm. Dwa kabelki, jeden do transmisji danych z komputerem, natomiast drugi do ładowania. Oraz komplet zapasowych końcówek pomiarowych. Penseta jest bardzo zgrabna i lekka. Ramiona zamykają się bez żadnego oporu dzięki zastosowaniu przez producenta dwóch zestawów magnesów odpychających oraz przyciągających. Nie ma tutaj żadnej sprężyny. W środku w tych ramionach znajdują się akumulatory, natomiast końcówki są wymienne, wykonane są z metalu pokrytego złotem. Mają swoją polaryzację, jak możecie zobaczyć. Czerwony to plus, niebieski minus. Co mnie jednak trochę niepokoi, to ten luz na końcu, zobaczcie. Mam nadzieję, że nie będzie to bardzo negatywnie wpływać na chwytanie elementów. Cała konstrukcja jest głównie plastikowa. Tutaj znajduje się graficzny wyświetlacz OLED o regulowanej jasności. Natomiast tutaj mamy jeden dotykowy przycisk, którym obsługujemy całe urządzenie. W tym miejscu znajduje się dioda LED, która sygnalizuje ładowanie. Penseta wyposażona jest również w akcelerometr, dzięki czemu jest w stanie wykryć swoje położenie i zmienić kierunek wyświetlania obrazu. Zobaczcie. Jeżeli komuś będzie to przeszkadzać, można to również wyłączyć w opcjach. Z racji, że kontroler oraz ramiona są łączone ze sobą złączem mini jack, możemy te elementy obracać względem siebie w dowolny sposób, jak nam jest wygodnie. Ani w tej broszurce, ani na opakowaniu nie znajdziemy szczegółowych parametrów tego urządzenia, co jest według mnie śmieszne. Mamy tylko podane, że penseta mierzy indukcyjność, pojemność, rezystancję, napięcie, częstotliwość, spadek napięcia na diodzie, automatycznie wykrywa podłączony element. Posiada również generator czterech sygnałów, sinusa, impulsy prostokątne, szum oraz przebieg arbitralny. Parametry tych przebiegów możemy sobie konfigurować w pliku, o czym później. No więc zobaczmy, co mamy w tej instrukcji po pobraniu jej ze strony producenta. Mamy rezystancję od 0,1 ohma do 2 mega ohmów, w dwóch zakresach dokładność 0,5%. Spadek napięcia na diodzie od 0,1 do 3 V. Pomiar pojemności od 0,1 pF do 400 mikrofaradów, również dwa zakresy, dokładność 2%. Pomiar indukcyjności od 1 mikrohenra do 50 mHz, także całkiem spoko zakres, dokładność 5%. Pomiar częstotliwości od 10 Hz do 20 MHz, ciekawe, oraz pomiar napięcia od 1 mV do 40 V, również dwa zakresy, dokładność na małym zakresie 2%, na dużym 1%. Najpierw pomiar napięcia, mam tutaj taki kalibrator, w miarę dokładny, no i jedziemy od zera. 100 mV, mamy 93, 200, 500, 1 V. Zobaczcie, do 1 V rozdzielczość wynosi 1 mV. Powyżej 1 V mamy już 1/100. 1,8, 3,5, 4,5, 6,4, 7,3, 9. Zauważcie, że od 10 V rozdzielczość wynosi już 0,1 V. Także mamy tutaj trzy poziomy rozdzielczości, trzy zakresy można powiedzieć, a nie dwa, tak jak napisano to w dokumentacji. Teraz wykorzystam mój tester multimetrów. Ustawię na pensecie tryb autoidentyfikacji, no i zobaczymy, jak to będzie działać. Tutaj mamy napięcie około 10 V w tym momencie ustawione. Zobaczmy. No i niestety, jeżeli chodzi o pomiar napięcia, nie jest to wykrywane prawidłowo. Pokazuje tutaj pojemność 417 nanofaradów, no ale zobaczmy dalej. Tutaj mamy rezystancję 10 ohmów. Mamy 10,2, 1 kilo, jest, 100 kilo, jest, 1 mega. Przy 1 mega ten tryb automatyczny nie daje sobie rady, aczkolwiek pokazuje na drugiej pozycji wartość 999 kilo. Spróbuję Wam to zbliżyć. No, więc powiedzmy pół na pół. 50 mega już nie zmierzy, bo zakres ma tylko do 2 mega. Teraz sprawdźmy pojemność. Zobaczcie, 184 pico przy 188. Rewelacyjny wynik. 1 nano. Proszę. 50 nano. Rewelacja.
1 mikro. Bardzo dobrze. No i 1000 mikro już nie zmierzy, bo zakres ma do 400. Także pojemność mierzy bardzo ładnie. Sprawdźmy jeszcze, czy w trybie automatycznym zaświeci nam diodę LED. No jest. Zobaczcie, dioda LED się miga. Spadek napięcia na diodzie 1,91 V. No ale to nie wszystko. Sprawdźmy jeszcze inne diody. Zielona dioda miga się 1,93 V. Niebieska. Niebieska również 2,65 V. Także spoko. Sprawdźmy jeszcze spadek napięcia na zwykłych diodach krzemowych. 3 diody 1,84 V. 2 diody 1,26 i jedna dioda spadek napięcia 0,66 V. Także całkiem spoko. Według mnie jak na przyrząd, który służy do identyfikacji danego elementu, weryfikacji czy jest sprawny oraz pomiaru jego parametrów, dokładność tej pensety jest więcej niż wystarczająca. Tutaj przygotowałem sobie kilka elementów. Te małe SMD są wylutowane z płytki, natomiast ten kondensator oraz ten dławik będą służyły do weryfikacji wskazań tej pensety. To jest 47 pico, a to jest 100 mikro. Penseta ustawiona jest w tryb automatyczny, jak pokazuje literka A. No i zobaczmy, biorę jeden element. Co to jest? Dławik 10,8 mikrohenra. Rezystancja, druga wartość 0,7 ohma. Także spoko. Tutaj mam opisany dławik 10 mikrohenrów. Jego tak nie złapię, muszę tutaj od spodu przyłożyć końcówki pensety. Zobaczmy. 10,4 mikro, 0,4 ohma. Rewelacja. Dorzuciłem kilka elementów. Tutaj mam kondensator jeszcze. Sprawdźmy, jaką ma wartość. Zobaczcie, 4,7 mikro. Prawie idealnie zgodnie z szeregiem. No a tutaj jest dioda. Proszę bardzo, spadek napięcia na diodzie 250 mV. Jest to prawdopodobnie dioda Schottkiego. Tak jest, SS14. Tutaj jest bardzo mała pojemność, 47 pikofaradów. Sprawdźmy, jak mierzy to penseta. Zobaczcie. Jak dla mnie do weryfikacji elementów jest naprawdę super. No i ostatni element, dławik 100 mikro. Proszę bardzo. 3,3 ohma rezystancja, 99,8 mikrohenra. Wskoczyło na 100, proszę. Czy może być lepiej? Sprawdźmy jeszcze pomiar częstotliwości. Na generatorze mam ustawione 1 V peak peak, 1 kHz, 10 kHz, 20, 100 kHz, 1 mega, 5 mega, 10 mega, no do 10 już nie daje rady, pokazuje 7,5, ale do 5 bez problemu. Sprawdźmy jeszcze, jakie przebiegi generuje penseta. Tutaj jest przebieg użytkownika o częstotliwości 1 kHz. Można go sobie zmieniać w pliku konfiguracyjnym, jak wygląda na oscyloskopie. 1 kilo, amplituda V peak peak 2,96 V. Następnie mamy impulsy prostokątne 100 kHz. Zobaczmy. No i jest. Amplituda 3 V. Dalej mamy sinusa 500 Hz. To również można ustawić. Jest 500 Hz. No i szum 100 kHz. Tak to wygląda. Także całkiem spoko bajer. Rzadko, bo rzadko, ale może się przydać. Jak wygląda ładowanie? Odłączamy kontroler od ramion. Podłączamy tutaj kabelek. No i wpinamy do portu USB. Zapala się czerwona dioda, która sygnalizuje ładowanie. Ok, jak podłączyć naszą pensetę do komputera? Bardzo prosto. Odpinamy nóżki. Bierzemy drugi kabelek z zestawu. I wpinamy do portu USB komputera.
Po połączeniu z komputerem pokaże nam się dysk przenośny o jakichś tam numerach oraz zawartość w postaci pliku konfiguracyjnego. Otwórzmy go. No i tutaj możemy sobie ustawiać różne parametry. Czas wyłączenia w sekundach. Tutaj mamy obracanie wyświetlacza. Mamy do wyboru tryb automatyczny lub ręczny. Możemy ustawić na sztywno w jedną stronę. Tutaj mamy jasność wyświetlacza. Czułość przycisku dotykowego. A tutaj mamy do wyboru częstotliwości tych czterech przebiegów. Natomiast tutaj jest przebieg arbitralny, który możemy sobie sami konfigurować. Jego amplituda to jest od 0 do 3 V. 0 V to jest 0x000. Natomiast 3 V to jest 0xFFF. Tutaj są jakieś dane kalibracyjne szczegółowe, jeżeli chcemy dokładniej skalibrować pensetę, oprócz tego trybu, który mamy w menu. No i to generalnie tyle. Wszystko tutaj działa, nie ma żadnych problemów z połączeniem z komputerem, a sama operacja, jak widzicie, jest bardzo prosta, wystarczy nam notatnik. Jeżeli chodzi o aktualizację oprogramowania, to również jest to banalnie proste. Wystarczy pobrany plik ze strony producenta przekopiować do pamięci pensety. Następuje rozłączenie i ponowne podłączenie urządzenia. I penseta jest już zaktualizowana. W tym przedziale cenowym do 300 zł chyba jest to sprzęt bezkonkurencyjny. Ma trochę takich gadżeciarskich bajerów, ale nie przysłoniły one funkcjonalności całego urządzenia, co cieszy. Wszystko działa tak jak powinno, połączenie z komputerem również. Mały minus daje za te końcówki, które niestety trochę chodzą na boki. Oprócz tego nie mam żadnych zastrzeżeń, sprzęt na pewno przyda się do identyfikacji kondensatorów oraz dławików, bo według mnie to jest jego główną zaletą. Reszta funkcji według mnie nie jest specjalnie przydatna, od tego mam już normalny multimetr, więc myślę, że w przedziale do 300 zł sprzęt jest warty polecenia, natomiast na pewno nie dałbym za niego 500 czy 600 i więcej, jak to w polskich sklepach, no ale jest to już kwestia indywidualna. Dajcie znać o tym, co widzicie. W tym filmie to już wszystko, ja się z wami żegnam, do następnego.